Będzie rzecz o... W ogóle dla edukacji. Czy ja będę tak szybciutko czytać, żeby to sprawnie nam poszło. Tematem jest Google Apps dla szkół i uczelni. Jest to pakiet narzędzi internetowych, który obejmuje Gmail. Gmail, kalendarz, dokumenty oraz witryny. No i oczywiście wiele innych ciekawych aplikacji, które działają w chmurze i które ułatwiają wydajniejszą i skuteczniejszą współpracę zespołu szkolnego z każdego miejsca, no i na dowolnym urządzeniu. Jeżeli chodzi o Google Apps dla szkół i dla uczelni, jeżeli szkoła posiada własną domenę, to po zarejestrowaniu się właśnie w Google Apps wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z Gmaila, gdzie w nazwie swojego e-maila mamy imię i nazwisko ucznia czy, to jest nasza czy nauczyciela, a następnie po małpce mamy właśnie domenę naszej szkoły. Mamy możliwość, każdy dostaje 25 giga swojej skrzynki odbiorczej. Jest tam zaawansowane filtrowanie, żadnych reklam, spamu. Mamy możliwość wybrać sobie logo, barwy, które pasują do wizerunku szkoły, placówki. Mamy możliwość zakładania kont, później grupowania tych kont, na przykład w klasy czy jakieś grupy projektowe. I najważniejsza rzecz jest właśnie ten dostęp do poczty z każdego miejsca i z każdego urządzenia. I jest tutaj też możliwa obsługa offline. Czyli nie musimy być w danym momencie podłączeni do internetu, możemy już pracować z tymi narzędziami, czyli tworzyć, edytować jakieś wiadomości, jakieś dokumenty i dopiero później w momencie, kiedy się połączymy, te wszystkie dane zostaną wysłane. Czyli Gmail to jest jedno narzędzie, kalendarz, drugie narzędzie, czyli ułatwia nam planowanie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, spotkań. Możemy go zsynchronizować z kalendarzem, który jest w telefonie. Możemy otrzymywać powiadomienia SMS-em. Możemy nałożyć kilka kalendarzy nauczycieli na siebie, wtedy wiadomo, kto jest kiedy dostępny. Możemy takie kalendarze udostępniać wszystkim. Czyli na przykład mamy kalendarz życia szkoły i wtedy wszyscy wiedzą, co się dzieje. Albo możemy taki kalendarz stworzyć tylko dla jakiejś grupy, na przykład grupy projektowej. I tylko ta grupa ten kalendarz będzie widzieć. To oczywiście wszystko zależy od tego, jak tam będzie wyglądało udostępnianie tych materiałów. Mamy możliwość korzystania z takiego narzędzia jak dysk. Każdy ma 5 GB miejsca na przechowywanie plików stworzonych. Różnych plików, tu mamy właśnie dokumenty, prezentacje, arkusze, formularze, rysunki, czyli wszystkie dokumenty, które tworzymy u siebie na komputerze, możemy już tworzyć w chmurze. No i oczywiście też od nas zależy, jak potem te dokumenty będą udostępniane. Tutaj na przykład na potrzeby naszej konferencji stworzony został dokument w Google, gdzie został on udostępniony trzem osobom, czyli Basia jako właściciel, ja jako osoba, która mogła edytować, no i Szymon to była osoba, która mogła tylko komentować. Czemu mnie nie pokazałaś? Nie wiem, tylko okienka teraz zamknąć. No przejdź bliżej. Awaria? Aha. Nieważne. Czyli mamy możliwość pracowania w czasie rzeczywistym, czyli dane osoby się w danym momencie na przykład umawiają. Wyświetlane są tutaj te osoby, które w danym momencie pracują i one mogą dokonywać zmian w dokumencie, tak jakby były w jednym pokoju. Mogą sobie komentować i jest coś takiego jak historia zmian, czyli widzimy, co dana osoba zmieniła i możemy wrócić, jeżeli się okaże, że na przykład no, nie podoba nam się, bardziej nam się podobało to, co było wcześniej, więc możemy wrócić sobie do tego, co było. Czyli mamy możliwość właśnie tych dokumentów, prezentacje, no, czyli tutaj Państwo widzicie tą prezentację, którą prezentuję, ona została właśnie stworzona właśnie tutaj w tej usłudze, arkusze kalkulacyjne, na przykład wysyłamy uczniom zadanie,
z arkusza kalkulacyjnego. Uczniowie mają dostępne, mogą pracować i wszystko fajnie gra. Mamy też możliwość tworzenia formularzy, czyli mamy na przykład ankietę. W krótkim czasie badamy całą szkołę na temat jakiejś, na przykład, nie wiem, badanie, mierzenia jakości pracy szkoły. Tworzymy ankietę, ankietę puszczamy do obiegu w szkole. Dosłownie 1-2 dni mamy zebrane wszystkie wyniki. Nie chcę mi się to otworzyć. Poczekaj. I te wyniki nie dość, że trafiają od razu nam do arkusza, czyli już mamy załatwioną sprawę przenoszenia tych wyników z ankiet, takich papierowych, do komputera, to jeszcze nam tutaj wszystko to pięknie zostaje podsumowane. Ta ankieta jest akurat anonimowa, ale od razu mamy narzędzie, które nam to wszystko podsumowuje, więc tak naprawdę wystarczy tylko wpisać jakieś wnioski. I koniec naszej pracy na temat jakiejś ankiety. Tak? Czyli bardzo szybko tworzymy tylko formularz, wysyłamy uczniom, uczniowie odpowiadają. Wszystko od razu trafia do arkusza i od razu pojawia nam się wynik. I koniec. Kopiuj, wklej do Worda, napisać wnioski. Tak. I tylko wnioski i koniec pracy. Znaczy nie do Worda, do edytora tekstu. Edytora tekstu, tak. Mamy możliwość tworzenia swoich witryn, czyli nie ma takiej konieczności, żeby każda osoba, która pracuje, czy to uczeń, czy nauczyciel, miała jakąś znajomość z prowadzenia, z pisania, nie wiem, stron internetowych, z kodu HTML. Tutaj jest możliwość tworzenia stron internetowych na podstawie szablonów, czyli mamy szablon, tak jak normalnie, nie wiem, prezentacja, gdzie tylko wprowadzamy tekst i już mamy stronę gotową, tak? Jakie są korzyści, że przejdziemy sobie z konta Google na Google Apps dla szkoły? To szybciutko bezpieczeństwo, czyli wszystkie informacje, które są przygotowywane, które przechowywane są w chmurze, są zabezpieczone. My mamy możliwość kontrolowania tych danych i te dane należą tylko i wyłącznie do placówki i tak jest napisane w umowie. Więc to, komu będziemy je udostępniać, czy tylko w obrębie placówki, czy tylko dla nauczycieli, czy tylko dla uczniów, czy wychodzimy z tym na zewnątrz, zależy od administratora tej usługi, czyli od placówki. Dostęp do dowolnego miejsca, no to chyba nie trzeba tłumaczyć, z dowolnego urządzenia, wszystko jest zapisane w chmurze, więc nie musimy tego posiadać na swoich komputerach, na swoich telefonach, tabletach. Współpraca dla uczniów i nauczycieli zespoła, czyli tutaj możemy tworzyć jakieś witryny, dokumenty, możliwość edytowania w czasie rzeczywistym, sterujemy udostępnianiem, jest wysoka zgodność, jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Jest to idealne środowisko do nauki. Większa wydajność, czyli wszystkie jakieś, nie wiem, pisanie esejów, przygotowywanie harmonogramów, projektów unijnych. Wszystko to możemy przenieść właśnie do chmury, zarządzać za pomocą kalendarza. Od razu mamy tam prezentację tych projektów, czy to za pomocą jakiegoś bloga, czy witryny, czy stworzenia choćby nawet prostej prezentacji. Zawsze mamy dostęp do najnowszego oprogramowania, aktualizacji. Jaka jest różnica między zwykłym kontem Google'a, a kontem dla szkoły i uczelni? Jeżeli chodzi o zwykłe konto, jest to ujednolicony system logowania, który zapewnia nam dostęp do wszystkich tych bezpłatnych produktów dla klientów indywidualnych, ale produkty te są administrowane przez Google. Natomiast jeżeli chodzi o Google Apps dla szkół i dla uczelni, to tutaj też mamy dostęp do tych wszystkich aplikacji dostarczonych przez Google, lecz te aplikacje, te produkty są zarządzane w ramach szkoły i administrowane przez szkołę, tak? Czyli my ustawiamy wszystkie konta, wszystkie ustawienia, poziomy dostępu. Od nas zależy, jak to wszystko będzie pracowało. Teraz Basia. No, oczywiście najpierw trzeba nam przekonać do tego, żeby korzystali z Gmaila, prawda? Ja mam takie pytanie. Kto na sali ma konto na Gmailu? Jest bardzo dobrze. Jestem bardzo szczęśliwa, że Państwo posiadacie konto na Gmailu. Ja przygotowując się tutaj
przygotowania artykułu, tak? Czy bloga. No i przygotowując się do tego bloga, stwierdziłam, że muszę sprawdzić, kiedy ja pierwszy raz się zalogowałam na tego Gmaila, bo nie pamiętam. Był to 2007 rok. Wcześniej byłam też takim użytkownikiem jak pozostali, czyli miałam gdzieś konta na Interi, przyznaję się do tego. Teraz sobie nie wyobrażam życia bez Gmaila. Różnica Gmaila od Google Apps, które osobiście w tej chwili próbuję uruchomić w mojej szkole, bo uwaga, przejście tych kroków administracyjnych nie jest wcale takie proste, jest taka, że w Gmailu normalnym macie z prawej strony reklamy, tak? Kto ma konto na Gmailu widzi te reklamy. W momencie, kiedy przejdziemy do Google Apps, nie ma tych reklam, tak? Jesteśmy tylko naszą społecznością i wszystkie maile, które nauczyciele... Czy mogą być te reklamy? Mogą być, uzależnione od zakładania tego. I może przez placówkę szkolną. Mogą być reklamy, tak, jeżeli je potrzebujemy, mogą być reklamy. Panelu administracyjnego. To w momencie zawsze Google. 86 miliardów wpływów Google to jest właśnie z tych reklam, które się pojawiają z tej prawej strony. Szkolny nie jest już użytkownik. Ale Google nie zarabia na nas. Google, te reklamy, które się pojawiają, ja osobiście ani jednym nie kliknęłam, bo nie jestem nimi zainteresowana, prawda? Tym zainteresowane są osoby, które coś chcą kupić, tak? Czy coś, i tego się to w szkole nie ma czegoś takiego, że ktoś tam klika na reklamę, bo jest czymś zainteresowany, tak? Więcej reklam, uwaga, się ładuje w momencie, kiedy włączymy jakąkolwiek stronę, nie wiem, interia.pl, to tam są reklamy, tak? Tak. Jest taka możliwość, że no ale przecież jak chodzi o Google Apps, tam można wyłączyć te reklamy. Oczywiście, jest możliwość wyłączenia tych reklam. Ja mówię, że ich można wyłączyć. Czy generalnie można? Dobrze, moi kochani, ja jestem zakochana... Wcześniej mówiliśmy, firma musi zarabiać, Dziwi mnie tutaj stanowisko panu, że robię to dla pasji. Dla mnie to jest troszkę niewyobrażalne. Zależy. Bo albo ten zysk będzie gdzieś tam w przyszłości, gdzieś to musi procentować, albo wpadniecie w końcu na to, panowie, że z tych zasobów kilkunastoletnich, no musicie czerpać korzyści. Przynajmniej tak jest moje stanowisko. Świetnie zatrzymał pan premierze. Wszystkie informacje, wszystkie dokumenty trzyma pan w komórce. Dodatkowo jeszcze nie wiem, może zrobi pan coś przez przypadek, przez aplikacje, czy narzędzie, które tylko oni udostępniają. Niezależnie od pana. Nie będzie pan jako szkoła, ale będzie pan jako osoba prywatna i założy pan sam. Tak, poza tym kwestia dyskusyjna, jeżeli chodzi o licencje, jego praktyki monopolistyczne w ogóle. Ale wszędzie są praktyki monopolistyczne, więc ja korzystam z Google i będę do tego Google namawiać. Ale jeśli na przykład szkoła chciałaby zrezygnować, jest możliwość, że tak, kto woli mięso takie, kto woli takie, no. To jest wegetarianinem, on jest wegetarianinem. Ja bym też właśnie ofertę typu Apple, no nie Apple, tylko Google Apps. No my z tego do Malickiego czasu zrobimy. Oni zrezygnowali, dlatego że stwierdzili, że swoich pracowników nie będą utrzymać. Ale to jest tylko ich opinia. Jeżeli ktoś chce, ja nic nie problemu. Ale wiesz co, ja wiem, o co ci chodzi, bo tu jest to, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, ściągnęło. Nie, ważna kwestia, ta, którą teraz poruszamy, tylko że tu masz, ja na przykład też, jestem bardzo sam. Tylko czy to jest takie fajne narzędzie, sorry, może ci tu chleb zabieram. Jaki chleb? Wszystkie plotki, ten rozwiewam, ja tak w ogóle nie pracuję. A uczę open source'a, więc chodzi o to, że ja znalazłam coś, na czym mi jest dobrze, jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o sprawę bezpieczeństwa, tak? Byłam na konferencji w Poznaniu, rozmawiałam z ludźmi, którzy pracują w Google, tak? Notabene ULE z Google ściągnęłam do siebie do szkoły, tak? Bo chciałam jej pokazać, co w mojej szkole się dzieje i chciałam ją się zapytać, czy my możemy się jakoś dostać do Google, żeby pokazać młodzieży, że można pracować w takiej korporacji.
I możecie na mnie krzyczeć, że korporacja B, że korporacja odmóżdża, że coś tam, coś tam, coś tam, ale ja bym chciała pracować, tak? Tak jak jestem nauczycielem. Chciałabym, żeby mi dyrektor dał osobną salę, gdzie nie ma miejsc na dodatkowe sale i w tej sali miałabym sobie łóżko, tak? Jak ja mam godzinę okienka, to ja bym się na tym łóżku wyłożyła, żeby moje plecy odpoczęły, tak? Żebym odpoczęła. Chciałabym tak. Chciałabym mieć fotel wygodny, rewelacyjny, na którym mogę sobie coś tam masażować. No. Pracowników świetnie traktują, ale wybacz, swoje dane, swoje dokumenty wolę trzymać albo we własnej chmurze, na własnym serwerze, albo na swoim komputerze. Dobrze, ale widziałeś, jaka jest polityka? Też są bezpieczne. To trwało oczywiście. Chodzi o to, że szkoła może tu wejść. To jest pewna też chyba ten zajmowo, że to dobrze rozumiem tego. To jest za free, w tym sensie. Jak w firmie będziemy go chcieli mieć, to i tak za niego zapłacimy, bo prawo podatkowe stosuje tak, że trzeba zapłacić za aplikację, nie wolno mieć aplikacji za 0 zł. Halo, LibOffice jest sponsorowany przez Novela. Novel wspiera i nowe programy się Novela popiszą. I mogę ci to potwierdzić, zadzwonię do mojego kolegi Dworka, który twierdzi, że każdy będzie zarabiał w jakiś tam sposób. Jeżeli chodzi o Google i o bezpieczeństwo, to są te dane bezpieczne. Bo jeżeli oni by sobie dopuścili, tak? Pozwoliliby sobie na to, że dane jakieś firmy wyciekną, tak? Z tego powodu, że są u nich w chmurze, to co się z nimi stanie? Właśnie, ale słyszałem o takim departamencie przy Google, który współpracuje ze służbami specjalnymi, jest jeden z najtajemniejszych tych oddziałów. Musi, ponieważ mamy wszystkie dane, są po prostu na skarbach, że znamy ludzie. Proszę. Słuchajcie, nie mówmy o tym, jeżeli ktoś chce, na przykład, z tym, że mieszka swoje dane, proszę bardzo, bo nikogo nie słyszał. Ja tylko mówię o pewnych zagrożeniach. Administruje tymi danymi ktoś z zewnątrz. Ale to my administrujemy. To nie jest aplikacja administrowana przez Nowelę. Aplikacjami, które wy możecie administrować, którymi możecie administrować we własnym zakresie, oczywiście administruje Google, ponieważ on jest. On ma własną aplikację. Dobrze, ale Rafał, tak się teraz dzieje. Firmy nie chce się w firmie kupować serwera, zatrudniać informatyka, któremu się będzie płaciło 4-5 tysięcy, żeby on zajmował się tymi danymi. Tylko, uwaga, robi się hosting u innej firmy. I czy to jest ważne, czy ta firma się nazywa HP, czy Google, czy nazywa się Jan Kowalski? Nie jest. No ale dla ciebie. Ale w większości firm jest ważna kasa. Jest kasa, jeżeli on ma 100% pewności, że te dane mu nie wyciekną, bo ma taką umowę podpisaną, no to sorry. Jeżeli chodzi o szkołę, jakie tam dane chce, żeby mu wyciekło? Ja mówię... To procentowa pewność przy zmianie polityki wspólnych danych, no nie wiem. Ale to wszędzie. Nie znikną ci, bo muszą mieć kopię bezpieczeństwa porobione. No to jest chodzi. Ja właśnie przeczytałem, że jest regulamin APSA. Oni dołożą wszelkich starań, żeby się to usunąć. Ale jeżeli coś nawali, czy jakieś dane, no niestety dane mają być uszkodzone, oni nie mają za to odpowiedzialność. No ale to, myślisz, że ktoś się też bierze za wszystko odpowiedzialność? To, że na przykład straci się twój SMS, bo nie dotarł do twojego... Jakich zagrożeniach? Dla szkoły, żeby prowadzić lekcje? Dla bezpieczeństwa danych. Jakich bezpieczeństwa danych? Danych osobowych, danych dokumentów, które są zarządzane. No dobrze. Widzę, że tutaj nie ma sensu ta dyskusja. Ja mam prowadzić Google'a, czy mam dyskutować z tobą? Dyskusja dobrze rozmowa. Ja mam takie zdanie, że większość firm ze względu na koszty używa właśnie takich narzędzi, jak to pani mówi, jak ty tu mówisz. W sensie po prostu ma swoją aplikację i tam dane faktycznie sprzedażowe, inne, marketingowe przechowują. Mając informatyka za 200 tysięcy złotych, tak naprawdę firmy mikroprzedsiębiorstwa tak stosują. No bo ich nie stać. Firmy średnie przedsiębiorstwa też idą, to jest 15. Tak, bo ich nie
czytanego, który jest ważna informatyka, że robi nasz program. A co znamy, że tak mówię? Chodzi o to, że po prostu dokonując wyboru, trzeba to robić świadomie. A jeżeli ktoś na przykład dokona wyboru, czy zrobi to na Apsie, czy zrobi to na przykład na Microsoft Word, czy Office, to tylko i wyłącznie jego wola. Wszyscy mogą to zrobić. Tak samo jak wy możecie wybrać Apsę. Ja na przykład to wybiorę, ale ktoś może, żeby to zrobić świadomie, żeby wiedział, co się dzieje z jego wolą. Tylko o to chodzi. Wiesz co, jeżeli chodzi o dane, no była u mnie, no tak jak mówię, była u mnie Ula, rozmawiałam z nią face to face o danych, tak? Ona jest marketingowcem, więc ona musi być przygotowana do takiej sytuacji, że ktoś ją zaatakuje, a co z dostępem z bezpieczeństwem danych. Roboty w Google są, bo tego nie robi człowiek, tylko do tego są napisane algorytmy, tak? I te algorytmy przeszukują te dane, bo one je muszą przeszukiwać po to, żeby wam te reklamy wyświetlać, no. Tak, bo oni na tym najwięcej kasy zarabiają, więc przeszukują, oglądają, co wpisywaliście, co wyszukiwaliście, co wyszukiwaliście. Rozumiem, że wszyscy uświadomieni, którzy jesteśmy w tym momencie, można dalej kontynuować. No, świetnie. Ja bardzo się cieszę, że mnie przeszukują, bo mi dają takie reklamy, jakie chcą, nie wszystkie. Powiedz lepiej, że cieszysz się, bo ktoś czyta. Nie wiem, czy mam nie tutaj, kto czyta. Nie, przepraszam. Dobrze. Alternatywę, którą koleżanka pokazała, narzędzie, które najbardziej wszyscy znamy, logo wszyscy znają, wiedzą o co chodzi. Mamy to, możemy to mieć w chmurze, tak? Pracować w kilka osób. To jest moim zdaniem zaleta, że możemy to robić w kilka osób. Mamy coś takiego jak Google Plus i Blogger, tak? To są... Blogger troszeczkę się ewoluował do Google Plusa i w którym decydujemy... Fajne jest to, że możemy umieścić ludziom, z którymi jesteśmy związani, to co chcemy, tak? W danym momencie, tak? Podzielić się z tym na zasadzie swoim kręgom, swoim znajomym czy wszystkim. To jest moim zdaniem rewelacyjne rozwiązanie, bo ja nie mam czasu zastanawiać się, komu wysłać to zdjęcie, czy komu wysłać moją prezentację, tylko mam porobione kręgi, w kręgach wrzucam, wiadomo, wszyscy widzą, chodzi o moich uczniów, czy tam o kolegów, czy koleżanki z pracy. Plus, chyba nie odpaliłam Plusa. No jak ktoś odpali na Google Plusie mnie, to zobaczy, że zobaczę, że jesteście już tam dzisiaj. Pozwoliłam sobie wrzucić zdjęcia z dzisiejszej konferencji. Oczywiście to jest na chwilę, za chwilę stąd usunę te zdjęcia i nie wiem. Nie swoje. Też. Nie zniosło to, proszę. Bikini. Także można w taki sposób udostępniać jakieś informacje, zależy komu mamy tam potrzebę. To jest Google Plus. Blogger to jest nowe narzędzie, w którym możemy blogować. No i blogger, ja skoro... Blog, jak to się wymaga? Blogspot to nie jest googlowskie. No i a propos tego, tak? Zostałam zmuszona. Jacek Cibor mi tak doprowadził do tego, że musiałam napisać bloga, którego zrobiłam 20 minut, nie? Tekst, przyznaję się, że nie jest tylko moje dzieło. Blogspot przecież. No. Blogspot jest domena. Blogger jest narzędzie, a Blogspot jest domena. Więc tekst napisany przeze mnie, zinterpretowany i poprawiony przez koleżankę. Tak, tak. Niści są bardzo niekonek, to musi być Tak, ja cokolwiek umieszczam, to najpierw proszę Lidzie, żeby sprawdziła, żeby nie było jakichś problemów. Zdjęcia oczywiście zrobione przeze mnie, wszystko gdzieś tam znalezione. Najczęściej zrobione zrzuty moje, żeby nikt nie zarzucił mi prawa autorskiego. Łatwość w tworzeniu i edytowaniu tego bloga, który będzie od blogu, jest genialna po prostu. Właśnie, jeżeli będzie nadużycie, wpisz w pierwszym członie fabryka blogspot.com, dobrze? No i można podmienić domenę, nie? I możliwości tworzenia i budowy tego bloga, i bardziej mniej skomplikowanych, ilości stron, grafiki, i samo łatwość wprowadzania danych, czy to z telefonu komórkowego, czy ja nie wiem, z kosza na śmieci. Naprawdę jest rewelacyjna. Zintegrowany z YouTube'a, nie? Tutaj Państwo macie w tej chwili bloga, którego ja prowadzę. Właśnie musimy zmniejszyć tylko to. Obszar przeglądarki na 75.
U góry te trzy koseczki. Dobrze. Oj, przesadziłem. Okej, okay, dobra, dobrze, okej. Macie Państwo, z pierwszej wkładacie sobie kolumnę z newsami swoimi, tak? Po prawej stronie w tej chwili macie najczęściej czytane artykuły. Dalej można sobie tutaj zamontować narzędzie RSS-u. Naprawdę kapitalnie. Daje możliwość komentowania. Do czegoś to może przydać w szkole? Przede wszystkim możemy prowadzić takiego bloga z naszymi uczniami. Państwo zadajecie referat albo zadanie, tak? A uczniowie Państwu w komentarzach tak? Opisują... dają swoje referaty na ten temat, który się Państwu zadaje. Ja można to oceniać dalej. Proszę bardzo. I jeszcze udostępnię, proszę bardzo, w chmurze lub swoim kręgom, tak? Kręgom, czyli na przykład kolegom z pracy, tak? Innym klasom, w innych szkołach albo za granicą. Tak. Można piękne robić projekty właśnie takim bardzo prostym, zupełnie łopaciarskim narzędziem. Ja się muszę przyznać, żeby pochwalić, że moja koleżanka mnie zagadnęła, żeby ona coś chciała w internecie, żeby z uczniami. Ja bym to zrobić bloga i będziesz dawać im zadania z matematyki, tak? Zadania z matematyki, a uczniowie na dole będą rozwiązania. Ona mówi, no ale to trzeba skanować. Ja mówię, po co? Zrobię zdjęcie telefonem i jest zadanie z matematyki rozwiązane, wrzucone. Jeszcze zrobimy tak, że oni sami będą sobie sprawdzać, czy ono jest dobre. A w sytuacji, w której będzie kłótnia i się okaże, że są dwa rozwiązania niby dobre, to wtedy ty wkroczysz i pokażesz im, że to jest dobre. Bo chodzi o to, że my też nauczyciele, nasze życie wygląda tak, że kończą się lekcje, wracamy do domu, otwieramy i pracujemy dalej. Tak? I nikt w to nie wierzy, że my tak robimy, po co my to robimy, więc to w ogóle jest. Więc jeżeli możemy wykorzystać do tego uczniów, to możemy właśnie tutaj, mając tego bloga. Dobra, idziemy dalej. To jest ten mój blog, który już jest na Superwerfach udostępniony. Tutaj, tu jest Google Plus, który przed chwilą pokazałam. Delikatnie jest dopuszczona taka zasada. Nie, bo jest za darmo. Ja nie pracuję, bo nie zarabiam. Sorry, jest za darmo. Proszę Państwa, niezależnie od tego, co byśmy nie mówili, jest to rzecz warta uwagi. Bardzo bogata baza narzędzi i byłoby grzecznie to nie korzystać, które jest za darmo. Wszystko jest za darmo, LibreOffice też jest za darmo, Linux jest za darmo. Ja pisząc podręcznik na bazie swoich materiałów uczę dwóch systemów, Microsoftowego i Linuxowego, tak? Z obu mam zrobione ścieżki, oba znam na tyle, że potrafię zarządzać serwerami i uczę ich obu, tak? Dając młodzieży wybór, tak? Przychodzą w pierwszej klasie do mnie, pierwsze co to muszą założyć konto na Gmailu, żebym ja mogła im udostępnić zadanie. Bo ja nie będę edukować, bez sensu, tak? Tracić pieniądze, tracić kartki i tracić tusz, tak? Ja nie chcę od nich ściągać na mój komputer prac, w których może być podklejony wirus, bo oni są tam do tego piersi i dobrze, tak? Więc ja sobie oglądam online, tak? W Google Docsach udostępniają mi jeszcze zasadę, uczą się udostępniać, tak? Mówię, udostępnisz mi tak, że ja będę mogła ci usunąć zawartość, to ci ją usunę i dostaniesz jedynkę. Jest niebezpieczeństwo, posłałeś mi tego maila wtedy z harmonogramem tego tutaj naszego wykładu, no i wysłany z dokumentem, z linkiem do dokumentu Google'a, nie? Na Gmaila i Gmail to potraktował jako spam. No to właśnie nie wiem, jak będziesz tam coś rozmawiała, to zwróć uwagę. Znaczy dlaczego? Ponieważ w treści twojego maila był tylko link, wiesz? Aha. I od razu był tak. Przez roboty odrzucony do spamu. Natomiast jeżeli Google wyrzucił własny dokument, tak? Potraktował jako spam, to coś... Są dziury. Ale wszędzie są dziury, bo wszędzie są dziury, tak? W Apple nie ma. Też. W Apple bateria pada po latach i wtedy nie można jej wymienić. To całe nie nadgryzione. No dobra, tam nie ma dziur, tam jest nadgryzienie. Tak jest. Dziurą w Apple jest jego cena. Koniec. Tak. A propos zdjęć. Ja jestem w szkole nadwornym fotografem, prawda, bo nauczyciel jest tylko nauczycielem, ale jeszcze ma wiele funkcji. I nie kazali mi robić zdjęcia, a jak nie tylko robić, to tam zarządzać nimi i udostępniać je. No to oczywiście, no co ja robię? Biorę, zwracam się do Picasso, udostępniam osobie odpowiedzialnej za udostępnianie lub ułożenie ich na stronę szkoły. Mam spokój. Nikt do mnie nie przychodzi, nie mam żadnych pendrive'ów, które nie wiadomo co są, co tam mają, czy są zawirusowane, czy nie są zawirusowane. Mam tylko problem z niektórymi koleżankami, które nie mają Gmaila, więc muszę im to linkiem udostępniać, tak? I potem jeszcze muszę im wytłumaczyć, że trzeba kliknąć na tego linka, z prawej strony kliknąć i tam można pobrać cały folder. Ale koleżanki się już niektóre
nauczyły. Ja na pewno założę drugie konto. A poza tym można pod Gmaila podlinkować stare konto i nic się nie dzieje. Jest bezpieczna, oczywiście bezpieczna poczta. Ja miałem przyjąty konto na Gmailu, miałem konto na wtedy, gdzie mi się po prostu ktoś łamał. To jest najpierwszy problem. Tak, no i no. Także się dziwię osobom, tak jak mówisz. Naprawdę dziwię się tych osobom, które mają pocztę na jakimś podwanie, daj Boże, albo na jakimś... No wysiaczek no dokładnie, mi się wysia. No i czasami to są bardzo niebezpieczne narzędzia. Właśnie, jest przymus? Nie ma przymusu, nie, ja nikogo nie zmuszam do tego, tylko że jak ktoś coś ode mnie nie prosi, tak, bo ja nie przychodzę do moich znajomych normalnie na kawę czy na herbatę, tylko jak ja wchodzę do moich znajomych, to dostaję, na całym stoliku mam wszystko, od laptopa po jakiś iPod, wszystko, zrób mi to. No i robię, tak, no i wtedy ja mówię, co ty to masz za skrzynkę? Albo nie będę ci odpowiadać na tego maila, jak nie założę Gmaila. Czyli w jakiś tam sposób przymus zrobię, ale dlatego, żeby mi się lepiej pracowało, tak? Ale słuchajcie, nie jest aż taka egoistyczna, mi odpowiadała. Naprawdę. Bo ja nie wiedziałam, że to jest takie dobre. Tak, zresztą superwersy, cały kodeks superwersów jest na doksach. To, że my udostępniamy informacje o sobie też jest na doksach, tak? I dopisuję, ja widzę, że ktoś się nowy pojawił, bo ktoś tam dopisał i sobie sprawdzam, skąd jest ta osoba, jestem nią zainteresowana, mam do niej maila, piszę, te dane są udostępniane tylko, wiadomo, 150 osobom, bo my jesteśmy w tej grupie i chcemy ją udostępniać. Dobrze, no idziemy dalej. Google, mapy Google, tak? Street View, tak? Oczywiście zaraz jeszcze nie słyszę żadnego tego, że zostały wykradzione dane. Google zapłacił 8 milionów kary, dlatego że wyjeżdżące samochodziki z kamerą, które na bieżąco robiły zdjęcie, wysyłały do sieci, wykorzystywały darmowy wifi, w tym czasie pozbierali dane. Wszyscy tak robią. Gdziekolwiek się zarejestrujecie, zostają wasze.